Witam w mojej kuchni. Zapraszam dzisiaj na bardzo łatwy, prosty przepis na bardzo smaczną zapiekankę brokułowo-kalafiorową. Do niej dorzucam jeszcze tylko grubo pokrojone pieczarki. Podsmażę je na jednej cebulce i jednym małym czosnku. Jak zawsze lubię dodać troszeczkę twaroszku białego, ewentualnie może to być ser mozzarella. Również świetnie się sprawdzi. Ta mieszanka już jest naprawdę sprawdzona i ser biały świetnie się komponuje. Oprócz tych podstawowych składników użyję jeszcze około 4 łyżek, to jest taki mały kubek, 150 ml jogurtu. I dosłownie jedną kopiastą łyżkę śmietany. Do tej mieszanki dodaję 2 jajka i z pół łyżki stołowej mąki ziemniaczanej. Oprócz tego przyprawy jak sól, pół łyżeczki cukru, maleńka szczypta, u mnie to jest chili, ale możecie dodać pieprz, odrobinka ziół prowansalskich. Maksymalnie, to naprawdę ma być nieduża ilość. Te składniki należy rozbełtać, a na koniec posiekać i dodać do tego koperek lub natkę z pietruszki. Dosłownie jednej łyżce stołowej podsmażamy cebulkę. W połowie gotowania kalafiora dodaję brokuła, on się gotuje krócej. Brokuł i kalafior, kalafior jest na spodzie, brokuł jest na wierzchu. Solę kilkoma szczyptami. On już pięknie zmienił kolor. To powinno potrwać jakieś 5 minut. Przykrywamy pokrywą. Cebulka mi się już tutaj podrumieniła, dodaję czosnek. Powinnam ją była również osolić, nie zrobiłam tego, robię to teraz, nie będzie się tak przypalała. Już jest odpowiednio zrumieniona. Dodaję do cebulki grubiej pokrojone pieczarki. Kroimy na takie grubsze plastry, one będą lepiej wyczuwalne w zapiekance. Jak są małe pieczarki, to fajnie jest wrzucać je w całości. Pieczarki dusimy tylko do miękkości, to też trwa maksymalnie około 5 minut. Wyraźnie widać, że pieczarki już są gotowe. Odparowujemy brokuł i kalafior. Teraz jeszcze posiekam troszeczkę koperku, odetnę te grubsze części. Możemy to wymieszać przy użyciu trzepaczki. W razie gdyby się okazało, że macie większe naczynie, ja mam tak jak zawsze Wam tu prezentuję 27 gdzieś na 17-15 w tych granicach. Możecie dolać jeszcze tego jogurtu. I ewentualnie ciut dosypać, chociaż to jest zbędne, bo masa jajeczna i śmietana, tej śmietany tutaj jest tylko łyżka. Równie dobrze można dać sam jogurt, wtedy tej mąki ziemniaczanej obowiązkowo trzeba dodać. Ser można wcześniej ciutkę posolić, przemieszać, żeby on złapał taki fajniejszy smak. To jest naprawdę doskonały dodatek do wszelkich zapiekanek. Jak dla mnie lepszy od żółtego sera.
Do tej zapiekanki nie używam już żadnych węglowodanów typu ryż czy ziemniaki. To będzie obfita zapiekanka w kalafiora i w brokuła. Wysypuję warzywa na spód. I jak zawsze przy użyciu takiego tłuczka do ziemniaków, delikatnie ubiję brokuł i kalafior w naczyniu. Wtedy ta zapiekanka jest taka super, super do krojenia. Oczywiście nie miażdżymy tego. Teraz wysypuję na to jeszcze pieczarki. Tych pieczarek można użyć więcej, bo one, jak wiecie, kurczą się. I teraz jeszcze pomiędzy pieczarkę, gdzieniegdzie, podokładam kawałeczki sera. I ponownie troszeczkę ubiję wszystko delikatnie, żeby nie miażdżyć. Chodzi tylko o wyrównanie powierzchni. Piekarnik nastawiamy sobie na 180 albo na 175 stopni. To już musicie wyczuć, jaka ta temperatura jest najbardziej odpowiednia w Waszym piekarniku. I teraz wylewam masę jajeczno-jogurtową. Jeszcze przy pomocy łyżki rozgarnę wszystko dokładnie, żeby wszędzie ta masa dotarła. Wkładam do piekarnika. Pięknie wygląda zapiekanka. Zapiekanka piekła się około 22 minut i w te ostatnie 2 minuty lubię dać ją na funkcję grilla. Wówczas mi się tutaj fajnie przypiecze ten wierzch. Zobaczcie. Spróbujcie koniecznie tego przepisu. Nie ma opcji, żeby nie wyszedł. Idealna zapiekanka nie tylko na lato. Można ją zimą zrobić z warzyw mrożonych. Zapiekankę najlepiej jest kroić, jak ona troszeczkę przestygnie. Pora na spróbowanie. Pięknie się kroi od brzegów. W moim przypadku to jest taka porcja obfita na 2 osoby lub taka mniejsza na 3. Kroi się naprawdę pięknie. Tak wygląda. Zapraszam do tego przepisu. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę.